Mamy przedstawione na rysunku dwa okręgi. Okrąg o środku 2 i okrąg o środku 3. Ponad tymi okręgami dokonałam sumy tych promieni. Dostałam odcinek, którego długość jest równa sumie długości promieni tych okręgów. Będę teraz przemieszczać te okręgi i nazywać po kolei każdy rodzaj położenia takich okręgów względem siebie. Zwróćcie uwagę, że o ile długość sumy promieni można łatwo wyliczyć, odległość między środkami, bo ta odległość nas interesuje, jest tutaj oznaczona w tej chwili zgodnie z zasadą. Pokazuje się dokładnie nad środkiem odcinka, którego dotyczy, dlatego jest to troszkę schowane na brzeg większego okręgu. Zatem w tej chwili takie położenie, w którym okręgi nie mają punktów wspólnych, a ich środki leżą zupełnie rozdzielnie, o czym mówię, powiem na końcu, bo ta sytuacja tej rozdzielności może się powtórzyć dopiero na końcu naszych rozważań, nazywamy okręgami rozłącznymi. Zwróćcie uwagę, że odległość środków to 5, przepraszam, odległość środków to 6,1, a suma promieni to 5. Kiedy będziecie rysować odpowiednie rysunki, zapiszcie nierówność. Ta nierówność, ja ją w tej chwili wypowiem, to AB większe od R1 plus R2. Nie używajcie konkretnych długości, zawsze zapisujemy symbolami. Powtarzam jeszcze raz. AB jest większe od R1 dodać R2. No to weźmy i przenoszę okręgi. Nadal ta odległość jest większa. Aż w momencie, gdy odległość między środkami staje się równa odległości, nie odległości, tylko sumie tych promieni. Taką sytuację nazywamy stycznością. To, co w tej chwili widzicie, ponieważ środki obydwu okręgów nie leżą jeden w drugim, nazywamy stycznością zewnętrzną. Zatem mamy okręgi styczne zewnętrznie wtedy, gdy suma długości ich promieni jest równa odległości środków. I podaję równanie. AB równa się R1 dodać R2. Przenosimy dalej. Odległość środków jest coraz mniejsza. Takie okręgi nazywamy okręgami przecinającymi się. Zwróćcie uwagę na to, że okręgi te w tej chwili oczywiście przecinają się w dwóch punktach, ale nadal środek jednego, każdego z nich nie leży wewnątrz okręgu drugiego. To jest dosyć istotne, bo za chwileczkę zobaczycie bardzo podobną sytuację, w której będzie środek jednego z okręgów leżał wewnątrz drugiego. Mamy zatem okręgi przecinające się z zewnątrz, albo często się mówi, że są przecinające się zewnętrznie. I jaki jest warunek? Otóż warunek jest taki, że odległość tychże środków jest mniejsza od sumy długości promieni. Czyli AB mniejsze od R1 plus R2. Idziemy dalej. Dalej jest AB mniejsze. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili środek okręgu A znalazł się wewnątrz okręgu B. W tym momencie również mówimy o okręgach przecinających się. Jest to jednak przecinanie się wewnętrzne. Co powiemy natomiast o odległości środków? No w tej chwili nadal
ta odległość jest mniejsza od sumy, no a tutaj w tym momencie właściwie niewiele ciekawego się robi. Natomiast wejdźmy dalej, bo interesuje mnie dokładnie to, ta sytuacja. O, tak, mamy okręgi, których promienie obydwa, jeden i drugi, leżą wzajemnie wewnątrz siebie. To jest taka czysta, klasyczna, takie czyste i klasyczne przecinanie się wewnętrzne. Obydwa środki, nie promienie, tylko środki, leżą wewnątrz tych okręgów wzajemnie. Dostajemy, no dla mnie to w tej chwili jest przekrój przez gałkę oczną. Ale zwróćcie uwagę, że warunek, równanie jest dokładnie takie samo. My idziemy dalej, bo musimy uzyskać o tę sytuację. Ta sytuacja to jest druga ważna sytuacja, którą zapiszcie koniecznie i narysujcie. To jest styczność wewnętrzna. To są okręgi styczne wewnętrznie. Popatrzcie się, że odległość ich środków wynosi 1. Więc to już nie jest suma. W styczności zewnętrznej było równe sumie długości promieni. Ale łatwo wykalkulujecie, że w tym momencie jest to po prostu różnica. Zapiszmy zatem ogólny warunek przy tym rysunku, że odległość AB jest równa R2 odjąć R1. Jeżeli teraz będziemy odległość środków zmniejszać jeszcze bardziej, to zobaczcie, mamy okręgi rozłączne, ale powiedziałabym wewnętrznie. Też napiszcie to, narysujcie sobie to, tę sytuację, zapiszcie, że są to okręgi rozłączne. Nie musicie pisać, że są wewnętrznie czy zewnętrznie, natomiast bardzo istotny jest tutaj wniosek odnośnie odległości środków. Popatrzcie się. Przed chwilą mieliśmy styczność i odległość środków to była różnica promieni. Tutaj odległość środków jest mniejsza od różnicy promieni. I proszę zapisać, że AB jest mniejsze od R2 odjąć R1. I ostatni przypadek, bardzo często się zdarzający, a ostatnio mieliśmy w zadaniu coś podobnego. No tutaj mam precyzję dziesiętną ustaloną. Dobra, już nie będę się bawić. Takie okręgi, w których środki się pokrywają, nazywamy okręgami współśrodkowymi. I napiszcie sobie to nawet kolorem. To jest ta sytuacja, kiedy obydwa środki leżą w tym samym punkcie. Są to okręgi współśrodkowe.